Cześć kochani Pepkowicze, jestem Pepko i patrzcie jak to jest fajnie w tym Pepku ułożone. Pokażę wam najpierw i przypomnę, bo tego konia wam już szachowego pokazywałam i cena to jest 12 zł. O. Pokazywałam wam tego słonia, który mi się podoba i cena 8 zł. Taki ceramiczny słonik. To też już było, świeczka i cena 17 zł, ale fajnie, że te wszystkie rzeczy czarne są tak poukładane i tego nie widziałam i to jest na tea lighty i cena 12 zł. O. I fajnie to jest poukładane i ładnie to, słuchajcie, patrzcie, wygląda z zielonym kolorem. Te świece są po 20 i ładnie ten czarny, patrzcie jak się komponuje. I od razu ta zieleń z tym złotem i tu mamy taki koszyk za 25 z uchwytami i też się fajnie, słuchajcie, komponuje, więc tu już jest cała kompozycja czarny, zielony i złoty. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy, słuchajcie, taką latarenkę ciekawą na baterię i cena 30 zł. Są to, słuchajcie, zakupy na żywo ze mną, więc słychać też inne osoby. I jeszcze patrzcie, jaka pufa jest fajna. I zaraz zobaczymy cenę i cena 120 zł, ale bardzo leciutka, bo patrzcie, jedną ręką ją podnoszę. Więc zakupy macie na żywo ze mną. Tu jest te pufy i kolejna pufa za 100, ale już taka trochę cięższa, ale też nadal lekka, ale nie podniosę wam już jedną ręką. I za 60 taka, bardzo fajnie wygląda wam powiem. I tu mamy taką za 95, ale powiem wam, że ta mi się najbardziej podoba. Jest taka naturalna, bardzo fajnie to wygląda. I patrzcie, mamy taki stoliczek za 100 nocny. I takie są wymiary. Bardzo ładny. Wydaje mi się, że to jest cena taka normalna, powiem wam. A jest ładny kolor tego stoliczka nocnego. Tak to się wszystko prezentuje. I jeszcze chcę wam pokazać kosze. Zobaczymy przy okazji. Ten z różową oblamówką, ile kosztuje obwodem? 25 zł. Powiem wam, że kosze są droższe niż te pojemniki czasami. A tu krzesełko macie za 100 takie, boho. No i tutaj chcę wam pokazać jeszcze, słuchajcie, w tym złocie rzeczy. Taka małpka za 10. I takie, słuchajcie, lusterko. I lusterko jest za 20 zł. Tak się prezentuje. I mamy taki wazon, ale on jest taki według mnie trochę kiczowaty. I cena 30 zł. Taki bling bling, słuchajcie. Bardzo ten wazon jest, więc jak taki wazon kupicie, to już no, żadnego innego dodatku nie potrzeba. I tutaj jest taki ciekawy wazon. To jest chyba wazon. Nie, to jest chyba na dyfuzor albo na świecę. Dajcie znać, co to jest. Kosztuje 25 zł w każdym razie. I tak, teraz mam obiadę, bo byli tu ludzie i musiałam przerwać nagrywanie w tym miejscu. No, to są zakupy na żywo, wiecie. Czasami trzeba wrócić się, zawrócić, bo są inne osoby. Teraz patrzę, że te małpki, słuchajcie, patrzcie. Każda co innego robi, o, jedna zasłania usta, jedna oczy i tak dalej. Tu mam jeszcze taki liść. Aha, słuchajcie, lusterko fajne za 15 zł.
które jest jednocześnie tacą. No i patrzcie, mamy taki liść i ten jest ciężki, bo to jest ceramika, ale ja już takie rzeczy nie kupuję, 25 zł, bo nie mam na to miejsca, powiem wam, to są fajne rzeczy, ale jak się kupi, to później trzeba gdzieś to postawić i z tym jest już problem, bo no wiecie, gdzie to wszystko trzymać. Tutaj taki mamy zegarek za 30 zł. A też nie ma co robić jakiegoś magazynu i graciarni, wam powiem. Też was zachęcam do przemyślanych zakupów. Traktujcie też te filmy jako rozrywka, a nie zachęcanie do zakupu, ponieważ jest inflacja, moi drodzy. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Nie chcę was straszyć. Chcę was tutaj, no, żeby te filmy były w jakiś sposób rozrywkowy traktowane, ale też nie chcę was zachęcać do nieprzemyślanych zakupów. Po prostu i kupowania takiego, wiecie, bezmyślnego. A chociaż czasami mi też się zdarza kupić coś, czego nie potrzebuję, no ale później muszę oddać. Jest problem, bo znów trzeba jechać i oddawać za 30 zł. Taki kosz. Więc wiecie, czasami lepiej przemyśleć jakąś decyzję dwa razy, 50. I się zastanawiać, czy nam to pasuje, czy my tego faktycznie potrzebujemy. I te kosze mi przypominają trochę, słuchajcie, to jest Ikei. Jestem ciekawa, jaka jest cena. I 25 zł. O, takie druciane. I tak to się wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o kosze. I tam mamy taką latarenkę, którą wam kiedyś pokazywałam za 50 zł. I tu kolejną, słuchajcie, za 45 zł. I ta jest ładna, taka szklana. Tu jest ze szkła, jest sznurek. A gdzie jest cena? Jest bezcenna. Pod spodem. No i tutaj nie widać ceny. Muszę na drugie zobaczyć. I cena to jest, słuchajcie, małe są te ceny, 40 zł. Powiem wam, że te niektóre ceny są tak małe, że trzeba z lupą chyba odczytywać. A tu mamy takie wielkie lampiony i one są po 80 zł. I tak to się wszystko prezentuje. I kochani, lampy, które wam pokazywałam i które mi się podobają, to są za 60 zł. Ta, słuchajcie, jest też za 50. O, tak wygląda. Kochani, jeszcze tu widzę taką fajną, nową lampę z nowości. Z takim kryształowym. Tutaj, dołem, za 50 zł. Taką dziwną lampę, za 60 zł. Patrzcie, z takim kamieniem, bardzo ciekawa, podoba mi się. I ta jest taka dziwna, fajna. I cena 50 zł. Więc kochani, życzę wam miłego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć.